Kampus. Kampus. W najbliższy piątek wypada nam Black Friday i może nawet część z Was już coś sobie upatrzyła i czeka do tego piątku, żeby kupić to jak po najmniejszej cenie. I dziś naszym gościem jest dr Jerzy Stachowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, z którym porozmawiamy sobie właśnie o naszych zakupowych skłonnościach. Dzień dobry. Dzień dobry. Niby mówimy o Black Friday, ale równie dobrze chyba możemy powiedzieć o Black Week, a w przypadku niektórych sklepów nawet o całym miesiącu wyprzedaży. Czy to jest okres, kiedy nam, konsumentom, faktycznie trudniej jest racjonalnie podchodzić do zakupów? Cóż, wydaje mi się, że w ogóle nam jest coraz trudniej racjonalnie podchodzić do zakupów i wszyscy, którzy nam coś sprzedają, dbają o to, żebyśmy byli jak najmniej racjonalni. Czy w ogóle mamy Black Friday, czy mamy Black Month, czy w ogóle gdzieś po świętach, wszystkich świętych zaczyna się już taki szał zakupowy, to trudno dzisiaj powiedzieć, tak? Ale mam wrażenie, że im bardziej sprzedawanie w ogóle nam rzeczy jest opierane na jakichś teoriach naukowych, kwantyfikowalne, policzalne, tym bardziej od strony konsumenta staje się nieracjonalne i emocjonalne, tak? Ja tu mógłbym wykorzystać takie pojęcia z branży internetowej. Zresztą badacze internetu tutaj porównują właśnie, wychodzą z takiego założenia, że mamy back-end, czyli to, co jest ukryte, czego nie widzimy, to, co robią programiści, front-end, czyli to, co widzimy w przypadku wszystkich interfejsów. I trochę tak mamy w przypadku dzisiejszych zakupów, że ten back-end to jest bilans, obliczenia, psychologia sprzedaży, a front-end to jest emocje, spektakl i taka magia konsumpcji. Zresztą tutaj warto przytoczyć taką kiedyś popularną pod koniec lat 90. napisaną książkę George'a Ricera, Magiczny świat konsumpcji, który właśnie stworzył takie pojęcie magicznego świata konsumpcji, świątyń konsumpcji i porównywał to, co się dzieje właśnie w centrach handlowych, w sklepach, do takich zachowań rytualnych, religijnych i do takiej nowej religii. No właśnie, jak przejść obok tych wszystkich czerwonych naklejek, sale, wyprzedaż, jak przejść obojętnie wokół tego? I w ogóle tak sobie myślę, że a propos tej tradycji, której pan powiedział, to przecież nieraz w ogóle organizujemy sobie cały dzień, żeby całą rodziną pójść do tej galerii i wyłowić jakieś najlepsze rzeczy, zwłaszcza teraz, kiedy przecież niedługo święta, więc ten okres gromadzenia prezentów jak najbardziej trwa cały czas. Dokładnie, ale tak naprawdę nie kupujemy niczego taniej, tak? I tutaj jest też, to jest też niesamowite, że z jednej strony idziemy tłumacząc, tak racjonalizując czasami to sobie, że robimy zakupy, bo będą wyprzedaże, bo będzie taniej, ale jak zobaczymy jakieś zestawienia, tak, jeśli ktoś śledzi ceny, to okaże się, że jesteśmy właśnie w pewien sposób, no może nie oszukiwani, tak, ale te ceny cały czas rosną, żeby nagle spaść, ale tak naprawdę kupujemy w tej samej cenie, w której mogliśmy kupić jakiś towar, nie wiem, w sierpniu, prawda, bo my nie zaspokajamy też tych właśnie potrzeb racjonalnych, logicznych, tylko zaspokajamy takie potrzeby emocjonalne, społeczne, nawet duchowe, tak? Można powiedzieć, że jest to takie wielkie święto kupowania, które pozwala nam zapomnieć o troskach dnia codziennego, tak? Przeżyć jakiś karnawał, tak? Takie odwrócenie porządku, że to już nie my jesteśmy tymi, którzy się męczą, pracują, zbierają pieniądze, tylko o nas się zabiega, tak? My tutaj jesteśmy najważniejsi, kupujemy, a wokół nas są sklepy, towary, które chcą być nasze, tak? Pytanie, czy w ogóle kupujemy tak rzeczy, towary, czy usługi, czy kupujemy obietnicę szczęścia zaklętą w takim towarze, tak? Styl życia, jakieś aspiracje społeczne, świetlaną przyszłość, coś takiego.
Zwłaszcza, że powiedział pan, że wcale często nie oszczędzamy na tym dniu i tak sobie myślę, że pewnie czasem stajemy się ofiarami w momencie, kiedy kupujemy rzecz na promocji, nawet jeżeli to jest minus 50%, ale normalnie byśmy nawet nie pomyśleli, że ona jest nam potrzebna i w normalnym dniu nie spojrzelibyśmy na to, jak na produkt, którego potrzebujemy, więc to jest jednak dodatkowy wydatek. Panie doktorze, myśli pan, że robienie zakupów, no nazwijmy to w Black Friday, ale wiadomo, że tutaj mówimy o dłuższym okresie, jest odpowiedzią na nasze faktyczne potrzeby, czy to chodzi o zaspokojenie jakiejś takiej, nie wiem, takiego poczucia wspólnoty, że no jest Black Friday, no to jak to nie kupić sobie czegoś, jak wszyscy są w szale kupowania? Tak, myślę, że może nawet nie wspólnoty, ale może zacznijmy też od tego, że to jest trochę tak, że zawsze tak, na przykład takie święta konsumpcji były gdzieś organizowane właśnie w okolicach różnego rodzaju świąt, na przykład kościelnych, takie jarmarki średniowieczne weźmy pod uwagę. I to było też wspólnota, tak, jakieś życie duchowe, życie społeczne, które gdzieś tam łączyło się właśnie z kupowaniem, zaspokajaniem potrzeb, ale dzisiaj wydaje mi się, że tak, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia na przykład tego, co robimy, kiedy kupujemy. Dzisiaj bardzo często wiele osób od razu informuje w mediach społecznościowych o tym, że coś kupiło, tak? To poczucie wspólnoty jeszcze jest tutaj jakoś zmediatyzowane, tak? No właśnie chciałam zapytać, jak dużą rolę tutaj odgrywa internet, no i oczywiście rozwijające się nowe technologie. Nowe technologie bardzo, tak, to znaczy bardzo zmieniają nasze zwyczaje konsumenckie, ale w ogóle samą tą hiperkonsumpcję, tak, można powiedzieć, że żyjemy w takim cyfrowym, tak, w cyfrowym świecie konsumpcji. Co jest ciekawe, właściwie jeśli spojrzymy na te nowe technologie, to one od początku podbijają tą hiperkonsumpcję, której jakby takim znakiem jest Black Friday, tak? To znaczy, gdyby nie wynaleziono komputerów, a potem internetu, to w ogóle tego typu przedsięwzięcia logistyczne tak naprawdę nie mogłyby mieć miejsca. Nie, te wszystkie wyprzedaże, właśnie przeceny, reklama wszechobecna, tego by nie było, ale to się też zmienia, że wielkie centra handlowe są zastępowane tak naprawdę przez wielkie centra w sieci, tak? To znaczy, nie wiem, różne duże, tak, nie będę tutaj wymieniał nas, bo to będzie kryptoreklama, prawda, serwisy handlowe de facto są takimi centrami handlowymi, w których kupimy wszystko, tak. Poza tym zmienia się też rodzaj tej konsumpcji, tak, to znaczy nie tylko kupujemy rzeczy, tak, czy usługi w tym tak zwanym realnym świecie, ale też jest tak cyfrowa konsumpcja. Kupujemy obiekty cyfrowe, tak? Pojawiło się po Black Friday jest jeszcze Cyber Monday, tak? Czyli taki właśnie technologiczny Black Friday, tak? Taki odpowiednik, tak? Jeszcze nastąpiło coś, co ja bym nazwał kalifornizacją konsumpcji, tak? Taką amerykanizacją, ale w stylu Doliny Krzemowej, czyli nie dość, że zakupy internetowe, to jeszcze pojawiają się aplikacje, tak, automatyczne kasy, coś takiego, co sprawia, że z towarem łączy nas technologia, a nie człowiek, mhm. Nie sprzedawca, tak, tylko klikamy i już to jest nasze, tak, to przyspiesza ten proces kupowania, ale też taki kompulsywny, tak, czy taki właśnie, żeby może można się od razu pochwalić, tak, od razu to się pojawia na naszym feedzie gdzieś tam w mediach społecznościowych, że coś jest nowego, możemy w to kliknąć, tak. Jeszcze można podejść do tego z innej strony, że się zaciera granica między właśnie konsumowaniem a pracowaniem, tak? To znaczy kupowanie staje się swego rodzaju pracą dla tych wielkich korporacji internetowych, tak? My jesteśmy jednocześnie klientami i dostarczycielami danych, które też są sprzedawane, tak? To znaczy w tym kapitalizmie, który nazywa Shoshana Zubow, badaczka amerykańska, kapitalizmem inwigilacji, wszyscy są klientami de facto, a wygrywają firmy internetowe, które są tak jak takie średniowieczne miasta właśnie prowadzące jarmarki. Także zjeżdżają się tam ludzie i bierzemy najlepiej pieniądze od wszystkich, tak?
mam wrażenie, że w ogóle w obecnej erze i cyfryzacji, i globalizacji dużo bardziej niż wcześniej chodzi w tych naszych wyborach po prostu o modę. Czy pan też ma takie zdanie? Czy te nasze konsumenckie wybory uległy jakiejś zmianie? W sumie znowu trochę zahaczamy chyba o te poczucie przynależności, mówiąc o modzie. Tak, tak, ale nie ma, zmieniły się zwyczaje, tak, zmieniają się mody, ale można też powiedzieć, że w ogóle częścią kapitalizmu i im bardziej on jest taki właśnie nastawiony na konsumpcję, w dzisiejszych czasach to jest bardzo konsumpcyjny model życia, to jakby częścią tego jest kreowanie nowych potrzeb, nowych mód. To jest właśnie to tak naprawdę naukowe czy pseudonaukowe podejście do sprzedawania, które przekłada się właśnie na tą sferę emocjonalną. Tak? Każdy chce być na czasie, każdy chce być modny, a jak nie jest, to wmawia się nam, tak, że to jest złe. Tak? Taki kult nowości panuje. Zauważmy, jak często trzeba podążać za modą. Tak? Teraz ta moda też się zrobiła super szybka. Tak? Jak widać to na przykładzie ubrań, gdzie jest fast fashion, tak? Że co miesiąc dostajemy nową kolekcję modnych rzeczy, tak? I my nawet powinniśmy nieustannie konsumować, żeby nadążać za tymi modami. A tak naprawdę to ktoś nam wmawia, tak? Znaczy dajemy się w pewien sposób manipulować, należy o tym pamiętać. Powiedzieliśmy już trochę o modzie. Jestem ciekawa, co według pana jest teraz modne. Może coś się rzuciło panu w oczy ostatnio? Wydaje mi się, że już jestem w tym wieku, że nie nadążam za modą. Tak? Znaczy, raczej te moje dzieci mogą coś o tym powiedzieć. Zresztą zależy, o jakiej modzie mówimy. Tak? Czy to jest moda właśnie, że tak powiem, ubraniowa, czy na gadżety i no, tak dalej. No właśnie tak ogólnie pytałam, bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie kupić różne rzeczy, jeżeli coś jest obecnie modne i popularne. Mi przychodzą do głowy na przykład słuchawki bezprzewodowe, które już coraz częściej widzę, że są zamiennikiem tradycyjnych słuchawek na kabelku. No właśnie i tutaj wychodzi od razu ten problem podążania za modą, tak, to znaczy też dzisiaj nie mamy, tak, z jednej strony mówi się o wielkiej globalizacji, do której przyczynia się internet, a z drugiej strony mamy takie bańki mody, tak, ja na przykład ostatnio czytałem artykuł w New York Timesie, który mówił o tym, że właśnie jeśli ktoś chce być modny, to wraca do słuchawek na kablu, tak, bo okay. Teraz młodzież korzysta z tych słuchawek, tak, czasami czyli zanim... moda wyprzedza modę. Tak, tak. To znaczy są ci trendsetterzy, którzy gdzieś tam kontestują modę i od razu nowe mody robią. No, dla mnie to jest dziwna moda, tak, bo to jest fajne, ale wypadają z uszu. Może to jest moda na tworzenie mody po prostu. Ale to jest też moda na tą, na nakręcanie, znaczy ta moda nakręca konsumpcję, bo wyobraźmy sobie, jak często gubimy takie słuchawki, one nie zawisną nam na jakimś urządzeniu, do którego jesteśmy podłączeni, w związku z tym kupujemy częściej. No też prawda. Chociaż ja swoich używam rok i no faktycznie, może dwa razy mi wypadły, ale na szczęście w bezpiecznym miejscu, więc je znalazłam, ale tak to nie mam zastrzeżeń. Ja z kolei znalazłem raz w kawiarni bardzo drogie słuchawki bezprzewodowe. Uczciwie je oddałem do baru, tak, ale ktoś na pewno przeżywał jakiś dramat konsumpcyjny. Najgorsze jest to, że one są tak zrobione, że jeżeli zgubimy słuchawkę albo pudełeczko, no to już po prostu nie działa, tak? No bo te słuchawki ładują się tylko w tym swoim pojemniku, czy nazwijmy to pudełeczku właśnie, które zostało zakupione oryginalnie w zestawie, więc jak zgubimy jedną słuchawkę albo pudełeczko, no to już sobie nie posłuchamy za bardzo. No niestety i to jest właśnie ten problem, tak? Ten problem, który też jest trochę ekologiczny, tak? To znaczy gubimy, musimy kupować nowe i cały czas wytwarzamy śmieci tak naprawdę, bo to gdzieś zaśmieca naszą planetę. Mhm. Myśli pan, że ludzie wartościują siebie na podstawie tego, co mają? Na zasadzie, jeśli będę mieć to i to, no to będę się czuć pewniej, ludzie będą widzieć, że ja to mam.
Oczywiście, tak. Konsumpcja służy do potwierdzania statusu, ale też do jakiegoś manifestowania swoich aspiracji, tak. Kupujemy styl życia, tak? Taki zestaw tożsamościowy. Kupujemy zegarek, ale ten zegarek jest reklamowany przez Jamesa Bonda, tak? Czy tam Daniela Craiga. W związku z tym możemy poczuć się jak James Bond. Tak, to jest nam sprzedawane, tak? A nie tylko i wyłącznie zegarek, bo dzisiaj każdy ma zegarek w telefonie, w komputerze, tak? No. Ale ja mam taki wyjątkowy. Jaki? Mogłaby powiedzieć osoba, która ma ten zegarek Jamesa Bonda. Nawet nie, ja jestem wyjątkowy. Ja jestem... Tak, nie mam czasu przeżywać przygód Jamesa Bonda. Jestem Jamesem Bondem. Wcielam się w niego, tak. Czy nadmierna konsumpcja, o której cały czas mówimy, może nieść za sobą jakieś negatywne skutki? No bo mówimy, że to pewność siebie i jesteśmy szczęśliwi i przeżywamy w ten sposób coś, ale jednak chyba to nie jest tylko tak kolorowo. Tak, niesie, znaczy w różnych sferach życia niesie takie skutki. Znaczy, ta hiperkonsumpcja jest tak pomyślana, o tym już od dawna piszą różni teoretycy, tak, że dostajemy obietnicę właśnie takiego spełnienia. Będziemy jak James Bond, kupujemy ten zegarek, ale po tygodniu stwierdzamy, że jednak nadal musimy chodzić do biura, a nie przeżywać przygody Jamesa Bonda, więc coś tu jest nie tak. W związku z tym to może prowadzić do takiego z jednej strony przesytu tym towarem, a z drugiej właśnie takiego smutku. Tak? Znaczy konsumpcja może daje taką krótkotrwałą radość, a potem taki dół. Tak? To jest trochę jak jakiś taki narkotyk. Tak? Ekologicznie też jest to bardzo złe. Tak? To znaczy firmy chcą, żebyśmy kupowali coraz więcej. Tak? I właśnie robimy mnóstwo śmieci. Tak? No, widzę tutaj bardzo dużo można bardzo długo mówić właśnie na przykład o tych etyczno-ekologicznych problemach związanych z nadmierną konsumpcją, tak? Że tak naprawdę kupujemy, już nie wiemy po co, tak? Kupujemy dla kupowania, właśnie dla tej chwili, tak? Chwili odpakowywania. Są takie produkty, które służą tylko do tego, żeby je odpakować, na przykład zabawki dla dzieci, które są takie lalki LOL, one się nazywają, i one są w wielowarstwowym opakowaniu i właściwie najważniejsza rzecz to jest kupić i odpakować. Bo tak, to jest bo nie wiadomo, co jest w środku, tak? Tak, ale potem jest rozczarowanie, tak? Bo nie wiadomo, co jest w środku, a tu na przykład znowu to samo, albo to się rozpada po jakimś czasie. Panie doktorze, to może tak na koniec. Dla tych, którzy jeszcze nie dali się omamić wyprzedażowemu piątkowi albo w ogóle okresowi, albo dla tych, którzy nie chcą zrobić tego ponownie, jakieś wskazówki, jak nie wpaść w taki szał zakupowy? Ja myślę, że warto sobie poczytać o tym, jak to działa, tak, ale też warto sobie postawić jakiś limit, tak jak, bo to jest jak pójście do kasyna, tak, może warto sobie wypłacić gotówkę i na tym, tak, wydajemy 100 zł i nie wydajemy więcej, tak, żeby nie kupować tego, bo wydaje mi się, że to jest taka chwila karnawału kupowania, jak ktoś już pójdzie, to nawet jak myśli, że robi coś racjonalnego, to się da wciągnąć, tak, więc może lepiej od razu przed wyjściem na zakupy czy włączeniem internetu postawić sobie jakieś granice. A naszym gościem był dr Jerzy Stachowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Internety. facebook.com/radiocampus twitter.com/radiocampus snapchat.com/radiocampus instagram.com/radiocampus